Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki króciutki, może troszeczkę dłuższy newsik, ponieważ niebawem zbliża się nowy update, który w końcu da możliwość organizacji nam turniejów. Turnieje, z tego co wiemy, na razie jeszcze nie ma takich dużych informacji, ale już coś tam podali, jak to będzie wyglądało. W grze, to macie tutaj obrazek na dole, tak mniej więcej to będzie wyglądało, że pojawi się właśnie nowy przycisk, turnieje, i będzie można te turnieje właśnie organizować. Prawdopodobnie dla wszystkich, każdy się będzie z każdego klanu mógł zapisać, a też prawdopodobnie może będzie dla tylko klanowiczów. Im większy turniej, im więcej osób się zapisze, nie wiem tam do końca jakie będą kryteria kreowania tych turniejów, tym lepsze nagrody będą. Za pierwsze miejsce w największych turniejach nawet podobno będzie skrzynia, w której będzie można dostać 15 tysięcy kart. Tak, 15 tysięcy kart. Więc takie mają być nagrody. Podobno też mają być mniejsze nagrody dla czołówki turnieju, czy tam od połowy tabeli, jakoś tak. Nie wiem jeszcze, jak to do końca będzie wyglądało, zobaczymy. Wiem, że w turnieju będzie można uczestniczyć jednym w tym samym czasie, ale będzie można między turniejami się przełączać, jeżeli nie uczestniczymy, turniej nie jest aktywny. Będziemy mogli przełączać się między turniejami, ale w tym czasie, jak turniej jeden wystartuje, nie możemy w tym samym czasie przyłączyć się do innego turnieju. Turnieje będą organizowane za gemy, będą tworzone najprawdopodobniej, a nawet 99,9% zorganizuje taki turniej, więc możecie się spodziewać niebawem informacji na ten temat. Na pewno taki turniej otworzę. Zobaczymy tylko, jakie to będą koszta i jak to będzie wszystko wyglądało. Turniej, nowy update na pewno pojawi się niebawem. Na pewno niebawem, ponieważ już są podane informacje właśnie odnośnie turnieju. Tutaj macie, że 4 właśnie lipca startują, tydzień z turniejami startuje i podane są właśnie godziny i u kogo, kto będzie organizatorem tego turnieju. Tutaj, jak widzimy, organizatorami są więksi youtuberzy zagraniczni, więc u nich będą te turnieje. Oni już troszeczkę więcej wiedzą na pewno na temat tych turniejów, bo tam Supercell na pewno im daje, co ja tam mogę. Ja jestem malutki youtuber, który po prostu sobie nagrywa coś. A więc 4 lipca, widzicie, startują turnieje, będzie ich 5. Później 5 lipca i tak przez cały tydzień właśnie mają trwać turnieje. Tu, jak widzimy, jedno językowe turnieje, że będzie hiszpański, francuski, niemiecki, brazylijski. Tu już widzimy właśnie, będzie trzeba się zakręcić, może też polski gdzieś wkręcimy. Trzeba będzie po prostu się odezwać do Supercella, ale na pewno gwarantuję Wam, że jak powstanie tylko ta możliwość tworzenia turniejów, zrobię to. Więc wszystkie osoby chętne, na pewno proszę śledzić kanał, nie tylko. Takie informacje podam, a jak najbardziej zapraszam na moją stronę facebookową, którą właśnie niedawno stworzyłem. Tam będę starał się właśnie zamieszczać takie krótkie informacje o turniejach i nie tylko. Link macie pod spodem i więc serdecznie zapraszam. Niebawem będzie więcej informacji, więc turnieje nadchodzą. W końcu się cieszę, będzie jakaś pomoc w końcu w organizacji turniejów, i jeżeli tylko naprawdę czas pozwoli, będzie taki turniej co tydzień u mnie. Mam nadzieję. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało po nowym upie. Czy turniej stworzy się tylko raz za gemy, czy będzie trzeba za każdym razem te gemy płacić. Nieważne, turniej na pewno raz powstanie, więc zapraszam do śledzenia Was. I z chęcią zapraszam też Was do naszego klanu, który jeszcze ma parę miejsc wolnych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.